Zakończył się już turniej dla Was. Macie mecze za sobą. Doświadczenie na pewno duże. Na pewno to zaprocentuje. Nie udało się wygrać, ale przeczytaj. Co pisze do koszulce? Nie bój się porażki, to jest droga do sukcesu. Zgodzisz się z nią? Cytat jakiego zawodnika? LeBrona Jamesa. Lubisz tego zawodnika? Nawet. No i cała prawda, statuetkę dostałeś. Czas na podsumowanie tego turnieju. Ciebie indywidualnie i drużyny. Oddaję Ci mikrofon. Myślę, że zagraliśmy dobry turniej, staraliśmy się. Nie patrzymy na to, że przegraliśmy. Głowa do góry, idziemy dalej. No, tak samo jak mój kolega powiedział, to samo poprę. No i no nie patrzymy na przegraną, no, liczy się dobra zabawa. No, tyle. Dobra zabawa, szkolenie i tak dalej. Jakie plany na przyszłość? Nauka, dalsza gra w koszykówkę. No i rozwijanie się. Jeżeli nie będzie rocznika, juniora w Białogardzie, gdzie byście chcieli zagrać? W Stargardzie, w Koszalinie. Stargard albo Kołobrzeg. Czyli chcecie zostać w zachodniopomorskim? Tak. Piękne regiony. A co sądzicie o samej organizacji turnieju, wyżywieniu, zakwaterowaniu, nagrodach? Wszystko było dobre, mili ludzie, no i na pewno czuliśmy się tutaj dobrze. Jedzenie? Jedzenie było w miarę okej. No dobrze, ty? Nie, jedynie to są wygodne łóżka, czyli materace. No tak, ale tak jest w szkołach, zawsze jest zaletanie, nie? Macie okazję kogoś pozdrowić jeszcze, no i powiedzieć tutaj parę słów do swoich przyjaciół, coś im przekazać. Inaczej musicie pracować, żeby odnosić w kolejnych sezonach dobre wyniki. Pozdrawiam na pewno przyjaciół i rodzinę. Musimy popracować nad zgraniem, obroną. No i musimy dużo kominkować się na boisku. Ja pozdrawiam rodzinę, rodziców i brata. No i naszą drużynę, która stoi tam. A powiedzcie mi, bo ja jeszcze wyróżniłem zawodnika z numerem 16. Czy należało mu się? Należało mu się. Dokładnie, należało. A powiedz mi, ty jesteś jedyny z 29, tak? Tak. To przyjdzie, ci tam dam jakąś bransoletkę. A ty mi powiedz, dlaczego on nie chciał przyjść na wywiad? 16. Nie wiem, jest trochę zdenerwowany meczem, tym wszystkim. Ale trzeba głowa do góry, głowa do góry, idziemy dalej, nie? Wszystkiego do dobrego, chłopaki. Będzie dobrze, będzie byle się jeździli i się znowu gdzieś tam spotkamy. Oglądajcie SKM, filmiki, wywiady będą, lajkujcie, do usłyszenia.